5 kwietnia 1887 roku w krypcie kościoła księży Piarów wystawiono trumnę ze zwłokami zmarłego kilka dni wcześniej Józefa Ignacego Kraszewskiego. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się drzeworyt według rysunku Włodzimierza Łuskina, zamieszczony w tygodniku ilustrowanym poświęconym uroczystościom pogrzebowym wielkiego artysty. Nad wystawioną na katafalku trumną otoczoną pogrzebowymi wieńcami i wysokimi świecami góruje blade popiersie Kraszewskiego. Trumna ze zwłokami artysty przybyła do Krakowa pociągiem i jak pisano w ówczesnej prasie, na dworcu oczekiwał na nią prezydent miasta Feliks Szlachtowski. Następnie karawan z trumną w otoczeniu młodzieży przeprowadzono na ulicę Pijarską, gdzie w asystencji duchowieństwa uroczyście złożono trumnę na katafalku. Cała krypta została zawieszona czarnymi tkaninami i wyłożona przybyłymi z Genewy, gdzie Kraszewski zmarł, wieńcami. Następnie kryptę zamknięto dla zwiedzających na cały tydzień. Uroczystości trwały kilka dni, aby każdy mógł oddać hołd wielkiemu artyście. Ostatecznie Kraszewski spoczął w krypcie zasłużonych na skałce 18 kwietnia 1887 roku.